Dzień dobry Państwu. Posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Bardzo wysokie emocje. Po pierwsze głosowaliśmy nad udzieleniem zgody na zawarcie umowy pomiędzy Unią Europejską a Kanadą, umowy o wolnym handlu nazywaną krótko CETA. Przed Parlamentem bardzo wiele osób protestujących. Do końca nie było wiadomo, jaki będzie wynik głosowania. Niestety ci posłowie, którzy byli przeciwko zawarciu tej umowy, okazało się, że byli w mniejszości. Ja również do nich należałam. Dlaczego głosowałam przeciwko? Po pierwsze dlatego, że parę tygodni temu głosowałam nad skierowaniem tej umowy do przejrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości w aspekcie zgodności zapisów umowy z traktatem. Niestety Parlament nie wyraził na to zgody. Po drugie, to jest umowa, która otwiera wielki rynek 500 milionów ludzi, wielki rynek zbytu dla Kanady, a dla Unii otwiera rynek 37 milionów obywateli. Po trzecie, to jest umowa, która jest dobra dla wielkich międzynarodowych koncernów, ale nie dla małych i średnich przedsiębiorstw, a takich mamy i w Europie, a w szczególności w Polsce, bardzo dużo. Po czwarte wreszcie, bardzo boję się o to, czy nie jest to furtka do przenikania na europejski rynek genetycznie modyfikowanej żywności. Po piąte, Kanada jest krajem, który ma najdroższe, na drugim miejscu, najdroższe leki. Przy wolnym handlu może nastąpić pokusa ze strony koncernów farmaceutycznych, żeby podnieść również ceny leków w Europie. Przyczyn, dla których głosowałam przeciwko, było wiele. Niestety przegrałam. Sprawa druga dzisiejszego dnia, niezwykle ważna dla Polski. Komisja Europejska chce podnieść cenę za tonę emisji CO2 do 30 euro. To w praktyce oznacza, że cena jednej tony węgla podskoczy około 50%. Jest to dramatyczna decyzja dla przemysłu, który w Polsce w większości oparty jest ciągle na energii pochodzącej z węgla. Ale po drugie także dla gospodarstw domowych, dla wielu gospodarstw domowych, to ogromnie podniesie koszty użytkowania. Wszyscy Polacy próbowali lobbować w tym dobrym znaczeniu za wieloma poprawkami, które by osłabiły te zakusy komisji. Część z nich wygraliśmy. Niestety nie wszystkie. Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, ponieważ przed ostatecznym głosowaniem sprawozdawca poprosił o jeszcze jedną rundę rokowań z komisją. Mam nadzieję, że trochę te bardzo proekologiczne, ale trudne dla Polski zapędy komisji zostaną powstrzymane. Tyle ze Strasburga, ciepłego, wiosennego, ale i z wysoką temperaturą na sali obrad. Dziękuję bardzo.